udziałem kompanii reprezentacyjnej 23. Śląskiego Pułku Artylerii i z żołnierskim rytuałem odprawiona została w Bazylice Maryjnej msza święta w intencji ojczyzny z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W homilii rektor Bazyliki podkreślił, jak ważne dla odzyskania niepodległości było kultywowanie przez Polaków przywiązania do wolności. W rodzinach w czasie niewoli przechowywaliśmy wiarę, patriotyzm, miłość do Pana Boga we wspólnocie Kościoła i do Ojczyzny Matki. Polska znikła z mapy Europy, ale pozostała w polskich rodzinach, wiejskich chatach, domach parafialnych, pozostała w sercach Polaków, w sercach polskich matek i ojców, którzy w domu rodzinnym uczyli swoje dzieci pacierza po polsku, miłości do ojczyzny matki. Po mszy świętej pod pomnikiem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się spotkanie mieszkańców, którego klamrą był również żołnierski rytuał. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, podpułkownik Kozacki, melduje kompanię honorową 23. Śląskiego Pułku Artylerii do uroczystego apelu w okazji Narodowego Święta Niepodległości. Czołem, żołnierze! Czołem, panie pułkownik! Marsz spocznij. Kompania, marszość! Kompania, spocznij! Starosta Bolesławiecki w swoim wystąpieniu przypomniał czyny zbrojne, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Ale wspomniał też te działania, które nie polegały na walce wręcz, lecz na codziennej trosce Polaków o utrzymanie ducha wiary w Boga i patriotyzmu. Pamiętamy też tych małych bohaterów, którzy nie stawali do walki z orężem, ale walczyli o język polski. Pamiętamy o dzieciach z Wrześni w Wielkopolsce, pamiętamy o tajnych kompletach, pamiętamy o polskich literatach, którzy w swojej twórczości przemycali polskość. 123 lata niewoli, 123 lata zaborów i Polska nadal żyła i żyje. Żyła dzięki temu, że ta polskość zachowana była w sercach. Zachowana była w rodzinach, w domu, w języku, w tradycji, w pamięci o naszej wspólnej historii. Uroczystość stała się też znakomitą okazją do złożenia ślubowania przez uczniów klas mundurowych z Bolesławieckiego II Liceum Ogólnokształcącego. Ja uczeń. Drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Janusza Korczaka w Bolesławcu. Świadom podejmowania obowiązków ucznia. Ślub klasy wojskowej ślubuję. Stać na straży niezbywalnych wartości. Godności i dobrego imienia szkoły. Tradycyjnym elementem spotkań 11 listopada jest apel niepodległościowy, w którym wzywani są ci wszyscy, którzy przez lata zaborów Polski walczyli zbrojnie w wolnościowych zrywach przeciwko zaborcom. Przywołuję do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości kompania reprezentacyjna 23. Pułku oddała salwę honorową. Trzeba! Ładu! Salwo! Bądź! Ładu! Salwo! Bądź! Ładu! Salwo! Bądź! Zabezpiecz! Bądź! Kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele lokalnych środowisk, stowarzyszeń, samorządów i zwykli mieszkańcy miasta i powiatu. Tę część uroczystości podkreślił żołnierski sygnał „Śpi kolego”.
już w rynku bolesawianie mogli też podziwiać czwórkę kawalerzystów, którzy prezentowali pełny rynsztunek tej dawnej zbrojnej formacji. Był to patrol konny Grupy Rekonstrukcji Historycznej 6. Pułku Ułanów Kaniowskich.